Szczęść Boże, coś wam powiem. Uczciwe wejście w rozważanie Słowa Bożego ma prowadzić nas do zmiany naszego życia. Bo kiedy czytamy dzisiejszy fragment, to nie słowa o męce Jezusa, nie słowa o podatkach powinny zwrócić naszą uwagę, ale wszechwiedza Jezusa. Poborcy podatkowi podeszli do Piotra, kiedy Jezusa nie było przy nim. A mimo to, gdy Piotr wchodzi do domu, Jezus wywołuje temat podatków. Drugim znakiem jego wszechwiedzy jest prośba, którą kieruje do Piotra. Weź wędkę, złów rybkę, tam będzie moneta. Skąd? Taki jest Jezus. Co to znaczy dla mnie? On zna nas całych, tak jak my siebie nigdy nie poznamy. Ale jest to wiedza tego, który jest miłością, któremu bardziej niż nam samym zależy na ostatecznym dobru. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, dobrze sobie uświadomić, że wszechwiedzący i kochający Jezus zna nasze dary, jakimi zostaliśmy obdarzeni, oraz zna nasze grzechy. Jednak jest w nas pokusa, żeby coś ukryć, zostawić dla siebie. Tylko jaki to będzie miało cel? To brzmi absurdalnie, a jednak tak się niestety dzieje. Chrystus chce nas uzdrawiać z tych zranień, których sobie nawet nie uświadamiamy, oraz odpuszcza nam wszystkie grzechy, ale bądźmy w tym uczciwi. Wyznawajmy je szczerze. Siebie samych przede wszystkim nie oszukujmy. Drugą kwestią jest zdolność rozwiązywania konfliktów. Jezus jako wędrowny nauczyciel nie musiał płacić podatku świątynnego, bo prawo go zwalniało z tego obowiązku. Ale przypomnijmy sobie też scenę, kiedy jako 12-letni chłopiec powiedział Maryi: czyż nie wiecie, że powinienem być w domu ojca? Kiedy wyjaśniał powód swojego zagubienia. Płacić za pobyt w swoim domu brzmi dziwnie. A jednak Jezus tak rozgrywa akcję, żeby nie prowokować. To nie jest ucieczka, ale mądrość rozwiązywania konfliktów. Ta postawa Jezusa jest fascynująca, gdy spojrzymy, ile razy w naszym życiu tworzymy jakieś niepotrzebne precedensy i prowokujemy do afery, której można uniknąć. Warto być gotowym do ustępstw, pójść na kompromis między naszym wyobrażeniem a oczekiwaniem innych. Jest to wyraźna zachęta, żeby sprawy w relacjach z drugim człowiekiem tak załatwiać, aby nikt nie był poraniony i poszkodowany. Czyli kolejna prośba, żebyśmy swoim życiem budowali innych, wzbudzając i dając im wiarę, nadzieję i miłość, tym samym dążąc do pokoju. Mówiąc krótko, uczciwość względem Boga, drugiego człowieka i samego siebie jest dla nas wartością dodaną, która staje się naszym atutem. Róbmy wszystko, by swoim postępowaniem wejść do grona swoich, a więc bliskich Bogu, którzy łapią się na różne ulgi. Miłosierdzie, przebaczenie i odkupienie. Nauka dla nas jest taka, że ten, kto jest w relacji z Królem, Panem Wszechczasów, ten jest naprawdę wolny. Nawet wtedy, kiedy musi regulować pewne zobowiązania wynikające z przynależności do danej społeczności. Obyśmy nigdy nie zrezygnowali z takiej wolności.